Siemano, witam was w kolejnym odcinku serii Bartek 5 minut. Dzisiaj wersja śniadaniowa. Mianowicie zrobimy zajebistą owsiankę gotowaną na mleku kokosowym z dodatkiem sosu karmelowego i marynowanych słupków z jabłka. Banalne, pyszne, więc czekajcie na więcej. Do zobaczenia! Zaczynamy od tego, że na patelni zrobimy karmel, ale zrobimy go w bardzo taki, jakby to powiedzieć, prowizoryczny sposób, czyli dajemy odrobinę wody. Zależy nam na tym, żeby ona jak najszybciej się zagotowała. Wtedy pomieszamy ją z karmelem i doprowadzimy do tego, że sama się skarmelizuje. W rondlu nagrzewamy mleko kokosowe. Proporcje akurat nie są ważne, ze względu na to, że jeżeli lubicie bardziej płynną kaszę manną, dodajcie więcej, przepraszam, mleka kokosowego. Jeżeli lubicie gęstszą, no to oczywiście mniej. Do mleka kokosowego daję odrobinę śmietanki, tak z 50, tak naprawdę 1 do 4 byłoby ok. Kiedy mamy tu mleko kokosowe i śmietankę, to musi nam się zagotować, dopiero wtedy wrzucamy kaszę manną. Na tym momencie, kiedy woda nam się już gotuje, dodajemy dość obficie cukru. Czyli praktycznie z wyjątkiem jednej łyżki wszystko, co tutaj mieliśmy, myślę, że to było 60 gram, bo 4 łyżki, jedna łyżka ma 15 gram, warto zapamiętać, a łyżeczka 5. To mieszamy. W momencie, kiedy cukier nam się rozpuści w wodzie, będziemy to redukować i samo od siebie zrobi nam karmel. Dlaczego nie robię karmelu na suchej patelni? Ze względu na to, że jeżeli robicie go z wody, a jest to bezpieczniejsze, że zawsze wam wyjdzie, a b, będzie miał on właśnie konsystencję syropu, czyli sosu, który chciałbym uzyskać. W momencie, kiedy już nasze mleko zaczyna się gotować, ja dodaję osobiście, trochę za mocno zaczęło się gotować, ale to nic, ja dodaję osobiście odrobinę zmielonych ziaren kardamonu, ale to ze względu, że je mam i naprawdę świetnie do tego pasują. Jeżeli nie macie, możecie pominąć ten krok i tak będzie świetne. Dobra, jak widzicie, mleko nam się już zagotowało, dlatego w tym momencie dosypujemy taką miseczkę kaszy mannej i mieszamy. Warto wziąć do tego jakiś widelec, tudzież rózgę. Ja mam rózgę taką fajną, małą, żeby ją dobrze rozprowadzić i żeby nie było grube. Ja dodam jeszcze odrobinę mleka kokosowego, bo widzę, że jest go troszkę za mało. Dobra, szła pucha. A tutaj sos już mamy prawie gotowy. Musicie uważać, żeby on się nie zredukował wam za bardzo, bo zrobicie stały karmel, który będzie twardy podczas jedzenia. Jak widzicie, nasza kasza już się zagotowała. Na sam koniec jeszcze raz dodam odrobinę śmietanki. Kolejną jakąś jedną łyżkę 15 do 20 ml i kostkę zimnego masła. To nam da to, że ona będzie bardzo delikatna. Sos karmelowy mamy już gotowy. Teraz wam pokażę, jaką on ma konsystencję. Ale na razie muszę się zająć a, kaszą manną i b, jeszcze w ogóle nie dotknąłem jabłek. Bierzemy nóż. I jabłka. Jabłka kroimy w słupki, najpierw w takie paski. Trzy tak naprawdę nam wystarczą, gdyż będę robił tylko jedną małą porcję. Jak mamy już tak ułożone jabłko, bierzemy po prostu stroną noża i kroimy na takie bardzo fajne, eleganckie słupeczki. Warto używać umytych jabłek ze skórką. A, ze względu na to, że w skórce macie najwięcej witamin odżywczych, a B, skórka ma najwięcej smaku, C, skórka jest piękna. No jak widzicie, ten czerwony kolor, który zaraz będzie połączony z zielonym, naprawdę zrobi robotę na talerzu. To tak, to odłożę i jakąś tą część jabłka też. Troszkę więcej mi się go ukroiło niż zielonego, a chciałbym, żeby to było mniej więcej równo wymieszane. Jabłka mogą zostać na razie z boku i biorę jeszcze jedną rzecz, sok z cytryny. Dodaję go po to, żeby jabłka mi nie ściemniały, bo wtedy nie będą na pewno tak ładnie wyglądać. I teraz to, co możecie zrobić. Ja polecę trochę na bogato, tylko i wyłącznie ze względu na to, że chcę, żeby moja droga ekipa dobrze zjadła. No, jak się uśmiechają. Dlatego dodam odrobinę fruktozy, bo akurat mi troszkę zostało. Jest to naturalny cukier owocowy, który właśnie naturalnie występuje w jabłku, a dzięki temu, że go dodałem teraz, będzie on miał o wiele bardziej wyrazisty smak i tak samo cytryna będzie o wiele bardziej wyrazista. Na sam koniec do tych jabłek dodaję odrobinę przesiekanej mięty. Bo ona też fajnie nam się tutaj zamarynowała z tym owocem. Teraz, ze względu na to, że trochę kryjemy te jabłka, podgrzewam jeszcze raz kaszę manną, podgrzewam odrobinę sos karmelowy i już wykładam.
Czyli tak, na dół leci nam nasza kasza manna. Mamy kaszę manną. Na kaszę manną damy od razu jabłka z miętą. Mega połączone, naprawdę. Jak kolorystycznie chcę dobrać, żeby to ładnie wyglądało. I od góry właśnie polewamy naszym sosem karmelowym. Jak macie większe talerze, na pewno będzie to wyglądać o wiele lepiej. Ja niestety nie mam, tego trzeba sobie radzić. Ale tak prezentuje się moja kasza manna. Do dekoracji użyję jeszcze tylko jednego malutkiego listka mięty. Naprawdę polecam spróbować ten przepis w domu. Jest rewelacyjny i zrobi wam taką energię na cały dzień, jakiej byście nie mieli po żadnym koksie. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień.